Pod znakiem reformy oświaty rozpoczął się nowy rok szkolny w Suwałkach. 4 września w suwalskich szkołach naukę zaczęło prawie 11,5 tysiąca uczniów. Jak wynika z pierwszych analiz i obserwacji, w mieście udało się uniknąć chaosu związanego z wdrożeniem reformy. Obyło się bowiem bez likwidacji szkół, masowych zwolnień nauczycieli i większych problemów. Wszystko dzięki dobrej polityce kadrowej oraz z uwagi na fakt, że miasto nie prowadzi samodzielnych gimnazjów. Duże znaczenie w tej kwestii miało też włączenie szkoły podstawowej nr 9 do zespołu szkół nr 2, i związane z tym przesunięcia kadrowe. Po tych wszystkich przesunięciach, analizach, po dosłownym takim ingerowaniu, bo jest to ingerowanie, nie oszukujmy się, ponieważ jest to kompetencja dyrektora, kogo zatrudnia, na jakich warunkach określonych prawem oświatowym, a jednak współpracowaliśmy wszyscy, aby wesprzeć naszych mieszkańców, pracowników szkół i przedszkoli. W rezultacie z zapowiadanych 20 zwolnień nauczycieli udało się zredukować tę liczbę do 9. W przypadku szacowanych 87 ograniczeń etatów, redukcja dotyczy 38 nauczycieli. Na emeryturę odeszło 14 nauczycieli i 39 pracowników obsługi. Najważniejsze zmiany związane z reformą, które dotykają bezpośrednio uczniów, to m.in. likwidacja gimnazjów i przywrócenie klas siódmych do szkół podstawowych, a także przekształcenie szkół zawodowych w branżowe. Trzecia kwestia dotyczy sześciolatków i uczniów klas pierwszych. Po tym, jak w ubiegłym roku państwo cofnęło obowiązek szkolny dzieci sześcioletnich, klasy pierwsze były okrojone. W tym roku sześciolatki po raz drugi zostały w przedszkolach. W klasach pierwszych w Suwałkach jest natomiast dwukrotnie więcej dzieci niż rok temu. Te wszystkie zmiany wymagały dostosowania pomieszczeń w szkołach i poważnych inwestycji. Za tym idą finanse, za tym idą bardzo duże remonty, za tym idą bardzo duże zamówienia dotyczące wyposażenia klas, doposażenie i szatni, pracoklasowni, dostosowanie chociażby też łazienek. Są też dobre informacje dotyczące oświaty w Suwałkach. W tym roku szkolnym w mieście po raz pierwszy od wielu lat jest więcej uczniów. Mowa o prawie 30 dzieci. To jest tak naprawdę jeden oddział. Ja zawsze ten oddział przeliczam na etaty nauczycieli, więc to jest optymistyczne i mam nadzieję, że ta tendencja już będzie tylko wzrostowa. Poza prowadzeniem szkół podstawowych i średnich, miasto Suwałki w kwestii oświaty ma też obowiązek zapewnienia swoim mieszkańcom opieki przedszkolnej. Aby sprostać tym wymogom, w niektórych szkołach podstawowych zostały utworzone oddziały przedszkolne, w których nadal są wolne miejsca. Bardzo dziękuję dyrektorom za wsparcie, bo proszę sobie wyobrazić, ile dyrektorzy też musieli ponieść trudu, pracy, żeby tak ułożyć funkcjonowanie swojej szkoły, żeby nawet 3-4 latki, bo nie tylko 5-6 latki, przyjąć pod swój dach.